Na początek cytat. Gwałt tylko początkowo jest dla kobiety nieprzyjemny. Potem staje się spokojna, a w końcu nawet jej się to podoba. Tak napisał pan Abid Ye, pracownik Cooperativlai Momo z Bolonii, gdy usłyszał o tym, że czterech ludzi z Afryki Północnej zgwałciło w Rimini Polkę i pobiło jej męża. Zgwałciło Polkę na oczach jej męża. Pan Abid Ye był negocjatorem w tej organizacji, a organizacja zajmowała się oczywiście przyjmowaniem uchodźców. To jest wskaźnik mentalności ludzi, którzy przybywają do Europy. Polka została zgwałcona przez czterech ludzi, chociaż określenie ludzie nie bardzo do nich pasuje. Rekonstrukcja, którą przygotowano do potrzeb śledztwa i dla potrzeb mediów, pokazująca przebieg tego gwałtu i pobicia, została przeprowadzona z wykorzystaniem ludzi o jasnej karnacji skóry. Europejskiej karnacji skóry. Dlaczego? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. To już nie pierwsza sytuacja, w której cierpi polski obywatel. Niedawno w Reutlingen, o czym już mówiłem, została poderżnięta Polka. Została poderżnięta przez Araba, który uderzał w konkury do Polki, a Polka po prostu Araba nie chciała. Wobec czego odrzucony Lovelace poderżnął jej gardło. W czasie zamachu w Berlinie zginął polski kierowca tira, zabity przez arabskiego zamachowcę. W Calais spłonął polski samochód, podpalony przez Arabów. Jak Państwo widzicie, w całym moim komentarzu cały czas pojawia się słowo Arab, Arab, Arab. Tak, bo dziś Europa ma problem z przestępczymi klanami arabskimi, takimi jak klany Miri i Abu Chaka z Berlina. To są klany przestępcze, które trudnią się przemytem narkotyków, rozprowadzaniem narkotyków, handlem żywym towarem, zorganizowaną prostytucją, pobieraniem haraczy od różnych interesów, sprzedażą broni, napadami, rabunkami i wyłudzaniem ubezpieczeń socjalnych. Jak wyliczono, klan Miri, arabski klan Miri, wyłudził w zeszłym roku w Niemczech zasiłki na ponad 13 milionów euro. Wyłudził, po prostu wyłudził. Te klany pobierają także haracze od zasiłków, które wypłacane są uchodźcom w krajach Europy Zachodniej. Policja, a tym bardziej media i politycy udają, że o tym nie wiedzą. Więc ja mówię o tym głośno, żeby potem nie udawali, że nie słyszeli. W tej sytuacji pani Angela Merkel, pani kanclerz Republiki Federalnej, jeszcze szerszym gestem zaprasza obcych do Europy. Niemiecki Bild ujawnił, że właśnie weszło w życie rozporządzenie pani kanclerz umożliwiające łączenie, tak zwane łączenie rodzin uchodźców. Tylko ostrożne szacunki przewidują, że po wejściu w życie tego rozporządzenia do Europy napłynie kolejnych 390, prawie 400 tysięcy obcych. W tym samym czasie tak zwane Państwo Islamskie nagrało filmik, na którym dewastują kościół, rozbijają figury, opluwają figurę Matki Boskiej, kopią figurę ukrzyżowanego Chrystusa, przedzierają na pół wizerunek papieża Franciszka Bergoglio i twierdzą, że zabiją papieża i dojdą do Rzymu, zginą wszyscy niewierni. To tylko obrazki skończącego się lata, bo tak smutno kończą się nam
wakacje. Jak państwo polskie powinno zareagować na zabijanie naszych dziewcząt, bicie naszych chłopców, za granicą zabijanie naszych kierowców? Oczywiście możemy zareagować tak, jak reaguje cała Europa, czyli wyjąć z tornistra kredki i smarować po asfalcie protestacyjne hasła, a najlepiej hasła miłujmy się wszyscy. Możemy też tak jak Gazeta Wyborcza zareagować. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie swego czasu opublikowała tekst o tym, jak rzekomo jakaś muzułmanka została opluta w Lublinie. Wcześniej podawałem do publicznej informacji wiadomość o tym, że muzułmanie stojąc przed Jasną Górą w Częstochowie opluwali pielgrzymów. To oczywiście nie znalazło zainteresowania w Gazecie Wyborczej ani w TVN-ie. Natomiast na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza opublikowała informacje o tym, że rzekomo, bo nie potwierdziły się te fakty, muzułmanka została opluta w Lublinie, ale o tym, że zgwałcono żonę na oczach jej męża w Rimini we Włoszech, Gazeta Wyborcza napisała na stronie 9 petitem. Oto standardy, w jakich żyjemy. Jak państwo polskie powinno na to zareagować? Spotkałem się właśnie z Yuvalem Avivem, byłym oficerem Mossadu, który wsławił się tym, że dowodził słynnym kidonem wykonującym operację Wrath of God, gniew Boga, która zabijała działaczy Czarnego Września, palestyńskiego Czarnego Września, organizacji terrorystycznej, która w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium zabiła 9 izraelskich sportowców. I Yuval Aviv, rozmawiając ze mną, przez dłuższą chwilę milczeliśmy po tym, jak zrelacjonowałem mu wypadki z Rimini, stwierdził, ty wiesz, jak należy to zrobić. A ja tą samą myśl posyłam pani premier Beacie Szydło i panu prezydentowi Dudzie. Wy wiecie, jak należy to zrobić. O tym nie należy mówić. To należy zrobić. Ci gwałciciele z Rimini już powinni być ujęci, a nie zdziwiłbym się, gdyby byli już zimni. Tak działa poważne państwo, którego należy się obawiać i którego obywateli należy szanować. W nosie mam, czy teraz zwolennicy poprawności politycznej zarzucą mi, że nawołuję do przemocy. Powinna powstać i musi powstać utajniona grupa oficerów służb specjalnych, wyposażonych w nadzwyczajne zdolności poruszania się po Europie, ale także zdolności ustalania faktów, zdolności analityczne i zdolności walki. I ta elitarna, zamknięta, mała grupa oficerów, znakomicie opłacana i utrzymywana w tajemnicy, powinna opiekować się polskimi obywatelami za granicą. A wszędzie tam, gdzie polskiemu obywatelowi stanie się krzywda, powinny zachodzić dziwne zdarzenia, które dopadają sprawców. Bo jeżeli będziemy liczyć na włoski wymiar sprawiedliwości, a tym bardziej może i na niemiecki wymiar sprawiedliwości, to co najwyżej, jeżeli sprawcy zostaną ujęci, to pójdą do więzienia, gdzie panuje już islam, bo w większości więzień na zachodzie Europy już islam jest głównym gangiem, który dowodzi w więzieniu, i będą wypoczywać w warunkach sanatoryjnych, z telewizorami, pryczami, mokrymi celami i kto wie, co tam, czym jeszcze. Nie tak powinni odpowiadać sprawcy wynaturzonych przestępstw wobec Polaków. Oni powinni być już zimni. A wtedy cała reszta tego towarzystwa pocztą pantoflową usłyszy, że Polacy to niebezpieczny naród. Bo Polacy dbają o swoich obywateli. Polskie państwo dba o swoich obywateli. Nie w deklaracjach, nie we wpisach na Twitterze, ale w praktyce. Wszędzie tam, gdzie następuje napad bandycki na polskiego obywatela, sprawca powinien co najmniej znaleźć się w Warszawie w dziwny, niewyjaśniony sposób i tu być osądzonym i wysłanym do więzienia w Sztumie,
gdzie już zaopiekują się nim inni więźniowie, to co najmniej, a myślę, że czasem powinny zdarzyć się i sytuacje, kiedy sprawca w dziwny sposób ulega anihilacji. Czy to podżeganie do przestępstwa, czy może myśl, jak poradzić sobie w trudnych czasach, kiedy cała Europa staje się żerem nowych, dzikich, barbarzyńskich hord. Barbarzyńcy nie zatrzyma się konwencjami, nie zatrzyma się artykułami protestacyjnymi, marszami i pisaniem kredkami wyjętymi z tornistra na asfalcie. Barbarzyńcy zatrzyma się uderzeniem pięścią w twarz. Tylko taką rozmowę rozumieją przybysze. I wobec takiej rozmowy odczuwają szacunek. A wiem, o czym mówię, bo wielokrotnie podróżowałem po tych krajach. Nieprzypadkowo w każdym z tych krajów rządzi dyktator. Czy nazwiemy go królem, prezydentem, sekretarzem, wszystko jedno. W każdym z tych krajów rządzi dyktator, który twardą ręką trzyma to towarzystwo za twarz. W więzieniach wszystkich krajów bliskowschodnich stosowane są tortury z użyciem prądu. Gdybym Państwu zaczął opisywać opowieści więźniów, którzy powychodzili z tamtych więzień, a których słuchałem, to by Państwo nie mogli zasnąć w nocy. Co się stosuje i jak się stosuje wobec krnąbrnych, nieposłusznych obywateli. I wtedy panuje porządek. I w Syrii panował porządek, i w Libii panował porządek, i w Egipcie panował porządek, i nawet w Iraku panował porządek. W momencie, gdy wybija się dyktatorów, uwalnia się hordy. I mamy państwo islamskie i inne bandyckie ugrupowania. A w Europie rozrasta się fenomen gangsta islamu. Bandyci przeważnie arabskich klanów, którzy dotychczas terroryzowali suburbia dużych miast, czy przedmieścia dużych miast, dziś rządzą tymi miastami, wypierając rodzimą przestępczość. Właściwie opiera się im tylko włoska Drangheta na południu w Kalabrii i Camorra w Neapolu. Chociaż w Neapolu mają coraz gorzej, bo Neapol stał się miastem czarnym. Od czasów Herlinga Grudzińskiego, który pisał piękny pamiętnik, siedząc sobie przed Wezuwiuszem, to miasto bardzo się zmieniło. Jest czarne, po prostu czarne. Ulice są czarne, brud przelewa się z każdej strony. Tak będzie wyglądała cała Europa. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak będzie wyglądała Europa za kilka lat, jedźcie do Neapolu, do Marsylii i obejrzyjcie te obrazki jako groźne memento. Dopóki polski rząd będzie sprzeciwiał się przyjmowaniu uchodźców, których ściąga pani Merkel, dopóty będę popierał polski rząd, bo uznaję, że to jest działanie w interesie obywateli, działanie ochraniające ich bezpieczeństwo. Pozdrawiam.